Zapisz liczby w postaci a razy 10 do potęgi k, gdzie a jest liczbą z przedziału od 1 do 10, a k należy do liczb całkowitych. Dobrze, zacznijmy od podpunktu a. Co my tutaj widzimy? Widzimy 4100. 4100, czyli mamy, jakby to wyciągnąć z tego może tysiące, mamy 4,1 razy 1000, czyli 4100. I teraz zobacz, to jest twoja liczba a, liczba z przedziału od 1 do 10, a 1000 to jest 10 do potęgi trzeciej. 3 zera to znaczy 10 do potęgi trzeciej, czyli 4,1 razy 10 do potęgi trzeciej. I teraz popatrzmy na podpunkt b. Odczytajmy tę liczbę. Mamy jedności, dziesiątki, setki, tysiące, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion. Milion, 150, 15 tysięcy. Milion, 15 tysięcy. I teraz tak, jak to zamienić? 1 milion to jest 1,60. Prawda? A my tutaj mamy troszeczkę ponad milion. Czyli my z tego sobie zrobimy 1,015 razy milion. A milion to jest 10 do potęgi szóstej, bo milion ma 6 zer, czyli 10 do potęgi szóstej. To jest nasze a, to jest nasze 10 do k, czyli k jest szóstką. Podpunkt c. Odczytajmy tę liczbę. Zobaczmy, 1, 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion, 10 milionów, 100 milionów, 274 miliony, 500 tysięcy. 274 miliony i 500 tysięcy. I teraz jak to zamienić? Czy musimy sobie zrobić 2,745 razy 100 milionów, a 100 milionów to jest tyle. 1, 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion, 10 milionów, 100 milionów. Czy jak pomnożysz 2 z hakiem przez 100 milionów, to już ma 274 miliony. No i teraz zapiszmy to jako właśnie 2, 7, 4, 5 razy 10 do której potęgi? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do 8 potęgi. Podpunkt D. Co tutaj mamy? 1, 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion, 10 milionów, a tak naprawdę 90 milionów. Czyli 9 razy 10 milionów. Prawda? Tutaj jak dokładamy 6 zer, to są miliony. No i teraz tak, czyli zapisujemy to jako 9 razy te 10 milionów. No i popatrz, ile tu jest zer. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zer, czyli mamy 9 razy 10 do 7 potęgi, bo mamy 7 zer. Podpunkt E. Co tutaj mamy? No właśnie, to jest 5 setnych. 5 setnych. A 5 setnych to jest 5 razy 1 setna. Czyli to jest 5 razy 1 przez 10 do kwadratu. Czyli to jest 5 razy 10 do minus drugiej potęgi, bo 1 przez 10 do kwadratu jest 10 do minus drugiej potęgi. No i mamy liczbę właśnie w takiej postaci, której chcieliśmy mieć. Podpunkt F. Zresztą mamy 234 tysięczne. Co z tym robimy? To jest 234 razy 1 tysięczna. Czyli to jest 234 razy 1 przez 10 do potęgi trzeciej. Czyli to jest 234 razy 10 do minus trzeciej. No i teraz tak. No i teraz my chcemy, żeby ta liczba była z przedziału od 1 do 10. No to 234 to jest dla nas 2,34 razy 100. Razy 10 do minus trzeciej. Czyli tutaj teraz piszemy 2,34. 100 to jest 10 do kwadratu, czyli razy 10 do kwadratu razy 10 do minus trzeciej. Dodajemy te wykładniki do siebie, czyli to jest 2,34. 2 dodać minus 3 to jest 10 do minus pierwszej. Podpunkt F mamy, podpunkt G. Tutaj się skupmy, co tu jest zapisane.
Tu byłaby na przykład 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, 1/100000, 1 milionowa, 1/10000, czyli mamy 657 dziesięciomilionowych. No to lecimy z tym dalej. 657 to jest 6,57 razy 10 do kwadratu, bo to jest 100 razy 6,57, podzielić przez 10 milionów. A 10 milionów to jest 10 do potęgi siódmej, bo patrzymy, ile mamy zer. I teraz jak mamy dzielenie, czyli 6,57 razy 10 do kwadratu przez 10 do siódmej, odejmujemy od siebie wykładniki, mamy 6,57 razy 10 do potęgi 2 odjąć 7, czyli 10 do potęgi minus 5. 2 odjąć 7 to minus 5. I podpunkt H. W podpunkcie H co my tutaj mamy? Też dobrze policzmy. Części dziesiętne, setne, tysięczne, dziesięciotysięczne, stutysięczne, milionowe, dziesięciomilionowe, stumilionowe. Czyli mamy tak. 30405, czyli 30405 i mówiłem chyba 100 milionowych, 1 dziesiętne, setne, tysięczne, dziesięciotysięczne, 100 tysięczne, milionowe, 100 milionowych. No i teraz tak, w liczniku mamy 30405, czyli 3,0405 razy 10 tysięcy. Podzielić przez 100 milionów, czyli 10 do potęgi, tyle ile mamy zer, czyli do 8. Mamy 3,0405 razy 10 do potęgi, tyle ile mamy zer, czyli do potęgi 4, podzielić przez 10 do potęgi 8. Tu się odejmuje wykładniki, czyli mamy 3,0405 razy 10 do 4 przez 10 do 8, 4 odjąć 8 to jest minus 4, czyli 10 do minus 4. No i mamy rozwiązane zadanie.